Siemanko, ziomeczki, jestem Marcinos i oczywiście znów nowość, kolejna nowość właśnie na moim kanale, ale to już za chwileczkę wam wszystko objaśnię. Tylko sobie oczywiście troszkę dźwięk ściszę, bo jest za głośno, za bardzo głośno. Tak być nie może. Ściszamy. Jeszcze trochę. O! Głośność też, tutaj efektów dźwiękowych. Na sam początek właśnie sami widzicie, muszę troszkę tutaj sobie ogarnąć to. I zaraz wszystko będzie fajnie tylko. Dobra, myślę, że jest gites. Zaraz, jeszcze raz. O! Myślę, że teraz będzie dobrze, tak więc zaczynamy. Jeszcze raz siemanko, ziomeczki, witam was oczywiście Marcinos. I zaczynamy nowość na moim kanale. Co to jest za nowość? Nowość jest to taka, że właśnie nagrywam grę Dead Island. I właśnie tak jak widzicie, jeszcze troszkę tutaj mam za głośno mowę. Więc jeszcze tutaj ściszymy to, troszkę ogarniemy. Dobra, teraz powinno być fajniutko. Więc tak jak widzicie, nowość na moim kanale, dlatego że no takiej gry na pewno nie spodziewaliście się, żebym nagrywał. No widzicie, nowość na moim kanale, nagrywamy Dead Island, fajną grę akcji. No i co? No i czas zacząć, tylko tutaj sobie weźmiemy wiosło, którym na samym początku będziemy się po prostu bronić przed umarłymi. O, tak, ostatnie zaprzyjemne życzenie. No i tutaj nie będziemy czytać, po prostu będziemy przechodzić sobie zadanie, bo troszkę by nam tutaj zajęło. Dobra. No i co? Paszport do życia. Przynieś kartę dostępu do wieży ratowników z domku numer 2. No i poziom trudności tego zadania jest łatwy, nagroda to 400 punktów doświadczenia, no i zagwozdka. Tak więc dobra, przyjmujemy to zadanie. No i zaczynamy. No oczywiście jesteśmy panem o ciemnej skórze, czyli murzynem. O tak. No i co, no i zaczynamy tutaj przechodzić tą grę. Oczywiście jest bardzo fajna, bardzo ciekawa gierka, powiem, że naprawdę polecam, żebyście właśnie w tą gierkę sobie zagrali. Oczywiście liczę na łapki, kciuki w górę pod tym filmikiem i ogólnie pod filmikiem i oczywiście liczę na suby na moim kanale oczywiście za ten filmik. A masz kopa! A masz bum i bum! Dobra, to tobie. I tak mi nic nie zrobisz, bo nie żyjesz. Chociaż niektórzy potem będą stawać i będą się z nami po prostu szarpać, będą nas atakować, żeby tylko po prostu nas zabić. Oczywiście jest latarka już na samym początku, nie musimy żadnej latarki kupować. Oczywiście co mogę wam powiedzieć o tej grze? O, miś, tylko że to niebieski. Ojojoj. Pokochaj pluszowego misia. Oj, tak. Dawne dzieje. Dobra. Więc tutaj zaczynamy. Gdzie to? Dobra. Tutaj pan chyba nam stanie. O, chciał się na mnie rzucić, nie udało mu się, przykro mi. Aż, boom headshot! O tak, nie masz makówki! I już po tobie. Nie udało ci się mnie zabić, nie udało ci się mnie zjeść. Dobra, oczywiście musicie w tej grze, jeżeli ktoś w nią gra, musicie sobie po prostu zbierać kaskę. Pewnie zapytacie mnie, po co jest wam ta kaska. Kaska jest wam po to, że po prostu jak będziecie zbierać pieniądze, macie tutaj broń w ekwipunku, którą po prostu zbieracie. I oczywiście z większym poziomem jest lepsza broń i nim dalej przechodzimy jakiś... O, fajny kij zebrałem. Nim dalej przechodzimy dalsze poziomy, tym po prostu większe obrażenia i większa moc jest danego przedmiotu. Oczywiście warto tutaj zaglądać w niektóre zakamarki, bo naprawdę jest dużo ciekawych rzeczy, których naprawdę się nie spodziewamy, a są nam bardzo potrzebne właśnie w tej grze.
Dobra, kija od sztuki nie będę brał, bo nie będę robił za nie wiem kogoś, kto po prostu będzie sprzątał. No oczywiście sprzątać mamy, ale to zombiaków, nic innego i oczywiście musimy uciec z tej wyspy. Oj, właśnie tak. Ale zanim uciekniemy z tej wyspy, zanim w ogóle tą grę przejdziemy, to troszkę nam to zajmie. Ale gra naprawdę wciągająca, oczywiście warto w nią zagrać. No i tutaj widzimy jakąś panią. No chodź kochanie, chodź. Leżysz. I BUM HEADSHOT! I nie masz głowy. I znowu ci głowę urwało. I już jest po tobie. Dobra, idziemy dalej. A właśnie, po co są napoje energetyczne? Napoje energetyczne są po to, że po prostu jak wypijecie napój energetyczny, ten napój dodaje wam... Czego? Zapytacie mnie, czego on dodaje? No oczywiście dodaje wam zdrowie. Jeżeli jesteśmy bardzo wykończeni, mamy dużo zadanych ran, które nam zadały właśnie zombie, to oczywiście warto wypić ten napój energetyczny, no bo po prostu będziemy mieć życie, będzie nam uzupełniało to punkty życia. Oj, ale tutaj mamy zgraję zombiaków, kogoś po prostu sobie jedzą. Dobra, dostał. Idzie następny. Co on tu ma? Chyba jakąś... Co on tu ma? O, mamy maczetę. Ona się nam przyda. Ops. I bardzo dobrze, dobra. Już tutaj po ziomeczkach. Więc tu jest zabity. Co ja tu widzę? Deska mi jest niepotrzebna. Ale tutaj miał chyba tasak. Tak, miał tasak. I ten tasak nam się przyda, bo po prostu będziemy odrąbywać głowy i ucinać głowy zombiakom. Oczywiście im większy poziom, tym lepsze umiejętności możecie się uczyć. Ja wam tutaj już pokażę, jakie mamy umiejętności. Oczywiście jest furia, jest walka. Ja oczywiście wezmę sobie walkę. Ciężka ręka. I co to nam daje? Ciężka ręka daje nam, że broń obuchowa jest od teraz bardziej efektywna i efektowna. Obrażenia od broni obuchowej to plus 5%. No i one po prostu nam się będą zwiększać. Będziemy coraz lepsi. Oczywiście będziemy mogli jednym uderzeniem rozwalić zombiakowi głowę. I po prostu będzie po jednym uderzeniu po nim. Oj, właśnie tutaj wam teraz chcę zademonstrować, na czym właśnie polega to picie napoju energetycznego. Ale poczekajcie, uwaga, bo tu nas zombiak próbował zjeść, ale mu się po prostu to nie udało. Dobra, idę tutaj znaleźć napój energetyczny, bo te napoje energetyczne są, zwłaszcza tutaj przy barach. No wiadomo, jak sobie tutaj zamówili, nie, plażowicze i w ogóle. No i patrzcie, pijemy napój energetyczny i tak jak właśnie wam mówiłem, dodało nam to życia. I dlatego warto pić te napoje energetyczne. Dobra, szkoda, że ich się troszkę nie da ich zbierać. No i wyważamy drzwi, bo po prostu jakbyśmy zebrali sobie te napoje, to potem byśmy je mogli pić i by nam naprawdę dużo pomogły. Co my tutaj mamy? Napój energetyczny. Czy coś do jedzenia? Jest. Co to jest? Jest konserwa. Konserwy są przydatne, bo potem w misji będziemy musieli... Co będziemy musieli? Będziemy potem musieli znaleźć puszki z konserwą, będziemy musieli przynosić prowianty, będziemy musieli po prostu będziemy musieli też przywieźć samochodem chyba 2 albo 4 kartony soków, ale to już potem w dalszej przygodzie właśnie tej gry. I tutaj mam kolejny poziom umiejętności. Co my teraz sobie weźmiemy? Może po prostu drugi oddech? Nie, drugiego oddechu nie, ale na przykład weźmiemy sobie dbałość broń. Oczywiście zwiększa trwałość broni obuchowej, więc tak szybko nam nie będzie się niszczyła. Ale widzę, że tu mamy jeszcze jeden punkt umiejętności, który nam się przyda, więc go sobie wstukujemy. No i mamy już czwarty poziom, a tu zombie jak nas próbuje jeść. I dostał kopa. I już jest po nim. I tak właśnie jak wam mówię, drodzy ziomeczki, oczywiście warto zbierać pieniądze, dlatego że za pieniądze potem ulepszamy sobie bronię, ulepszamy
naprawiamy dane bronie, ulepszamy je właśnie przez to, że mamy pieniądze. I nim więcej je ulepszymy, tym lepiej po prostu jest dla nas, no bo mamy po prostu lepsze zadawane obrażenia, które nasza postać będzie zadawała. Dobra, tutaj mam jakiegoś gościa, moja żona, mój ojciec, kurry, nawet mój własny brat, Jezu Chryste, co miałem zrobić? Dobra. Pewnie coś będzie chciał, żebyśmy mu pomogli, chociaż, no nie, nic tutaj już od nas nie chce, więc okej. No nic nie mogłeś zrobić, bo to po prostu zombiaki. No a my tutaj musimy się dostać. Oj. Tutaj widzę jakiś zombiaczek z czwartym poziomem, ale już jest po nim, już go ukatupiłem. No i zabrałem ogranie jakieś. Tutaj sobie włączymy muzyczkę jakąś, ją wyłączyłem w tym momencie, bo tam nie jest nam zbytnio ta muzyka potrzebna. Alkohol też zbierajmy, dlatego że alkohol nam się przyda. Dlaczego nam się przyda alkohol? Bo nie będziecie się śmiać, że alkohol to do picia. No tak, oczywiście służy w tej grze alkohol do picia, ale nie tylko, dlatego że dzięki alkoholowi zrobimy sobie koktajle Mołotowa, którymi potem będziemy rzucać i będziemy mogli rozwalić większą grupkę zombiaków. Sexy wyglądasz, chociaż troszkę nie za bardzo. Sexy macie ubrania, tyle powiem, zombiaczki, ale nie jesteście ładne, bo takie dziwne jakieś, co to jest, zgnite mięso. Chociaż pokażę wam tutaj, chyba będziemy mieć jedno zadanie, albo uda mi się wejść do budynku, gdzie po prostu będzie zombie przywiązane do łóżka, po prostu, nie wiem, wyjdzie na to, że gościu nagrywał filmy porno z zombiekami. Ojej, dostał w nogę pięknie, złamałem jej nogę. O, moja broń wybuchowa została zniszczona. Musimy sobie coś tu zmienić. O, mamy taką rurkę. To nam się też przyda, czy tu wejdę? Nie wejdę. Dobra. Bierzemy to. Kupiliśmy. Jest alkohol? Nie, myślę, że jest alkohol. Tutaj coś nie zna. Aha, tu byłem. Dobra, więc sobie wracamy. Wracamy do pierwszej bazy i oczywiście pewnie będą nam kazać... Będą nam kazać przedostać się do wieży ratowniczej i to będzie nasza druga baza i w tej bazie po prostu osiedlimy się z naszymi wszystkimi ziomeczkami, którzy są z nami tutaj od początku gry. Będziemy musieli im pomagać, dlatego że na przykład niektórzy będą chcieli jakieś opatrunki. Będziemy musieli właśnie z karetki pogotowia zdobyć opatrunki, które będą nam potrzebne do misji. Oczywiście ktoś może zapyta, czy te opatrunki się nam do czegoś przydadzą. Z tego co wiem, one nam się nie przydadzą, dlatego że ich używać nie możemy, jeżeli jedynie możemy użyć raz, ale do misji, bo chyba 6 opatrunków czy 3 będą nam potrzebne do zebrania i żeby ukończyć właśnie misję z opatrunkami. Po prostu pobawimy się w coś takiego, że będziemy jakby naszym pogotowiem ratunkowym. Oczywiście tutaj będziemy naszym ziomeczkom pomagać. Dobra, wchodzę tutaj i przyniosłem ci właśnie kartę. Zagwozdka. No i tak, kolejna misja, to jak właśnie mówię, mamy poziom trudności trudny, nagroda to 600 punktów doświadczenia i dostaniemy prowizoryczny tasak. Oczywiście mamy dostać się do wieży ratowników, a więc klikamy tak, przyjmujemy to zadanie. I tutaj widzę kogoś tu widzę, ktoś ma jeszcze chyba jakieś zadanie ma ten gościu. Co on mi tu powie? Co on będzie miał za zadanie? Teraz sprawdzimy. Zadanie jego to jest znajdź Mary i powiedz Stevenowi, gdzie ona jest. Dobra, postaram się znaleźć Mary. Ziomuś, postaram ci się znaleźć Mary. Twoją chyba, nie wiem, dziewczynę czy kochankę, nie wiem, co to jest dla ciebie. Dobra, tutaj was zamknę, żeby wam po prostu zombie nie weszło.
No i tak, muszę kliknąć sobie L, dlatego że chcę wyjść z zadania. Właśnie, Snatch Magic. Tu nam zadanie jeszcze się nie uaktualnia. Nie wiem dlaczego. Dobra, klikam tutaj, Exodus. No i po prostu musimy przedostać się do bazy ratom niżej. Właśnie tyle to dzisiaj będzie w tym gameplayu. Wieża ratownicza, właśnie tak, tyle dzisiaj w tym gameplayu będzie, że po prostu dostaniemy się do wieży ratowniczej. Oj, właśnie tak, tylko tyle będzie dzisiaj w tym gameplayu. Czy ktoś tu jest? Chyba ktoś tu jest, dlatego chcesz się dostać. Jest tu ktoś... Aha! Twój do swojego! Po prostu chcieliście chyba się bić o swój teren. No to po prostu to ci się nie uda. I też mi chciałeś zabić ziomuś. Ło, ale mi się wykrzywiła ta ruła. Co tu mamy? Uszkodzony klucz nastawny. Tutaj się nam przyda. Chociaż będą przedmioty, które będziemy mogli używać, które będą nam przydatne w walce. Oczywiście powiem wam, że lubię do pewnego czasu klucz nastawny, dlatego że po prostu da się nim szybko rozwalić głowę zombiekowi. I właśnie tak, co mam wziąć? No E, żeby kopnąć, no to nie wiem, co miałem kopnąć. Oj, widzę, pełno zombiaków tu jest. Musimy ich pozabijać. Już na nas lecą. Ktoś tu jest, widzę, w samochodzie. Oj, żeby nas tylko nie zabili, bo będzie masakra. O, widzimy tu jakiś Harris jest w samochodzie, który potrzebuje pomocy. I tą pomoc my już udzielamy. Ale biją po samochodzie, ale biją po samochodzie. Zaraz ci udzielę tej pomocy. Tylko mnie tu zombie atakuje, złamałem ci rękę. I kopa. Kopnie, kciłej. O, następny. Kopa. Aj. Ma, kopa w szczynę. Po was. Już ci pomagam. Czemu ich nie rozjechałeś tym samochodem? Aż miałem sobie możliwości, bo jesteś samochodem i mógłbyś ich rozjechać. Dobra, tu mamy jedną rozwaloną. Tu jeszcze została jedna kobietka. O, z liścia mnie pociągłeś, ma, złamałem ci rękę. Zrobię BOOM HEADSHOT! I po prostu BOOM HEADSHOT został wykonany. Dobra, siema! Dymeczku, ej. No, gdyby nie ja, tak po prostu by cię pożarli. O tak, właśnie z tym ziomeczkiem pójdziemy i on po prostu zaprowadzi nas do magazynu. A co w tym magazynie będzie? W magazynie będzie coś takiego, że po prostu będzie warsztat, będziemy, o właśnie jest to tutaj, będziemy mogli tutaj sobie naprawiać przedmioty, zaraz wam pokażę, na czym to wszystko będzie polegało. Tak, on nam chyba jeszcze da kasę, nie, myślę, że da nam kasę, ale nam nie dał. Co tu mamy? Tu mamy nóż. Tego noża po prostu nie zbieram, bo chociaż... Chociaż nam się przyda. Dobra. I zaraz wam pokażę właśnie, jak tu wszystko będę naprawiał i jak po prostu będę ulepszał sobie przedmioty, które nam się przydadzą. Oczywiście to wszystko tutaj zbieramy, bo to też nam będzie potrzebne. Druty, taśmy i tym podobne. Wszystko nam będzie potrzebne w misjach. Dobra, pokażę wam właśnie. Piszę napraw, klikamy tutaj oczywiście, jeżeli ktoś nie ma inaczej. Naciskamy Enter i po prostu płacimy pieniążkami. I tutaj oczywiście broń możemy sobie ulepszać. Ulepszamy sobie właśnie to, co chcemy. Ja sobie ulepszę tasak. Tasak sobie ulepszę. Będzie oczywiście lepszy. No myślę, że wystarczy nam kaski, żebyśmy wszystko sobie ulepszyli. Co to mamy? Niebezpieczne kij drewniane. No i chyba kaski nam nie wystarczyło. Ale już lepsze obrażenia będą zadawane właśnie przez nasze przedmioty. Więc będzie fajnie. A oczywiście w wieży strażniczej zmierzymy się z bossem. Tutaj widzę już lecą na nas jacyś ziomeczkowie. Tak, i będą lecieć na nas. Jak usłyszycie takie darcie właśnie zombiaków, to po prostu lecą jacyś
napaleńcy na nas, tak to mogę nazwać, napaleńcy, będziecie się śmiać, ale naprawdę lecą po prostu tak, żeby nas pożreć i nic nas nie zostawić. O, właśnie widzicie? Lecą. O, tak, dostała. Bum. Chodź. Patrzcie, jak lecą. Najlepsze rozwiązanie na nich jest właśnie takie, machać bronią obuchową, bo po prostu zrobiłem im boom headshoty, tak jak właśnie mówię, to nam dużo pomaga. Jak ulepszymy sobie broń, widzicie, głów już nie mają. Są po prostu wykończeni. O, grabki, łopatka, pobawimy się w piachu, no szkoda, że się nie da. W piłkę pograć już się nie da. Dobra, idziemy zdobyć wieżę. Smacznego, sorry, że ci przeszkadzam podczas obiadu, ale muszę ci to przerwać. I koniec po tobie. Po tobie padłeś. Tam my? Zombie? O, co tu mamy? I słyszę zombieka, chyba słyszę zombieka. Przekąsę sobie Marsa. Ej, wiesz co? Przekąś sobie Marsa, bo nie wyglądasz wyraźnie. O Jezu, dopadnie mnie chyba. Przebieralni. Nieładnie tak podglądać, no mówię, zjedz sobie Marsa, bo nie wyglądasz wyraźnie. Ale dostałem bombę. Ale właśnie to jest troszkę w tej grze dziwne, że po prostu jak się zmęczymy już na fulla, to po prostu jeden strzał przez zombiaka i nas po prostu odrzuca. Także łohohohohoj. Nieźle. Dobra, tutaj was pozabijałem, tamtego nie będę zbierał. Niektórzy właśnie zombie mają przedmioty, które nam się mogą przydać. Choć nie wszystkie nam się przydadzą, bo nie ma do czego. Dobra, ja sobie tutaj zmienię broń. O, tym kluczem. Oczywiście atak furii też możemy używać. On się nam bardzo, bardzo przyda. Oj, widzę tutaj zombieków kolejnych. Masz! Dostaję w głowę. Oj, ja to nie spodziewałem. Masz! Muszę nas pozabijać. Chociaż nie chcę, ale muszę! Musicie zjeść Marsa, koledzy. Musicie zjeść Marsa, naprawdę. Jeżeli tak wyglądacie, no to musicie zjeść Marsa i nie macie innego wyboru. A ja właśnie spadłem, bo dostałem, bo się zmęczyłem. O tak, leży. No pokonaj, nie? Nie mogę cię nie pokonać. Muszę się obronić. Został mi tylko jeden zombie. No! Szybko. O, dostał głowę. Boom, headshot, trafienie krytyczne. I gościu po prostu stracił równowagę na swoich nogach. O, to mnie uratuje napój energetyczny. Dobrze, że jest napój energetyczny, który po prostu nam uzupełnia życie. O, jest jeszcze jeden. Co tu mamy w walizce? Tu mamy jeszcze owoc. Dobre, to nam się przyda w walce. Z kim? W walce z bossem. Po prostu w walce z bossem. Bo już sobie przechodzimy do bazy zombiaków. Połamałem go niechcący. No połamali cię ręce, a ty mnie jeszcze bije. Ładnie to tak. Masz, muchę trzeba. I ty też po tobie. Jeszcze żyjesz. To masz w głowę. I po tobie. Te butle też się nam przydadzą, dlatego że mogę rzucać przeciwników właśnie tymi butlami. I patrzcie, co się teraz stanie. O, i zostało mi tylko do rozgarnięcia dwóch ziomeczków. Po prostu teraz zrobimy tylko... Nie trafił żaden zombiak. Dobrze, że mnie przytrzymał. No dawaj. Nie zapominajmy o tym jeszcze jeden, który został gdzieś tam z tyłu i pewnie będzie nas próbował zjeść. O, znalazłem mocny młotek. Ten młotek nam się bardzo, bardzo przyda. I kopniek w japę. O, tak, trafienie krytyczne, zęby ci wypadły. Już po tobie. I patrzcie, starcie z bossem. I tu mamy bossa, który po prostu kogoś je. Ten ktoś jeszcze żyje. Patrzcie, rusza się, po prostu je zombiak na żywca. A więc musimy rozwalić zombiaka.
ta buta nam się przyda właśnie w walce z tym zombiakiem. Włączamy sobie tę literą latarkę. Tutaj jeden dostał już w głowę. Tak, stracił prawie całe ludzkie życie. Dostałeś. Przydałoby się włączyć furię, tylko nie wiem, czy tą furię mam. Jeszcze tej furii nie ma. Kopnę. Muszę sobie, muszę tą butlę wczytać. Muszę sobie tą butlę wziąć. Nie odpuszczę ci, dostanie. Ajajaj! Ale dostałem. Dobrze. I właśnie to jest dobre, że ten boss jak nas trafia, każdy inny, to po prostu jak odrzuci nas, to po prostu on wtedy odchodzi, bo myśli, że po prostu nas zabił. A tak się po prostu nie dzieje. Ty niedobry. Chodź tu. Tą butą dostaniesz bez głowy. Masz. Poczekaj, ja tu przyjdę po ciebie. Poczekaj, ja tu się zjawię. Poczekaj chwilę, bo was tu jest kurde kilku. Was tu załatwię zaraz. Nie będziecie do mnie fikać. O, mam tu klucz. Czy mi się przyda? Chodź. O tak, walnąłbyś mnie, nie? Ręką. Chociaż jesteś troszkę za wolny. Bijcie muś tą butlę. I patrzcie. Boom, headshot. I po nim. I mamy nowy poziom osiągnięcia. A żeby jeszcze nie wstał, to boom, headshot, głowy nie ma. I zaczynamy dalszą walkę. Oj, tu będzie ciekawie. Chociaż tu sobie możemy troszkę ulepszyć bronię, żeby po prostu z nimi walczyć. Ale dobra. Właśnie widzicie, co tu się dzieje. Leci zombie. Tylko pomylił sobie drogi. Ej, gdzie ty lecisz? Pomyliłeś te drogi, kolego. Halo, kolego, pomyliłeś te drogi. No już jest po tobie. Pomylił te drogi. No cóż, ja mu na to poradzę. Ja mu niestety nie poradzę. Tu jest zombie, którego też musimy ukatrupić. Ła. Boom headshot. Same boom headshoty idą teraz. Bo po prostu w taki sposób najlepiej pozbyć się właśnie zombiaka. Tu nie ma nikogo, nie ma nikogo. Idziemy dalej. O, tutaj chce nam się dostać do jakby do przychodu. A go nieźle odrzucał, no po prostu masakra. Dobra, dostał. Wpiernicz. Tu jest ich dwóch. Tych dwóch musimy szybko wtedy porozwalać, żeby po prostu nie wstali. I to się udało. Tak myślę, że to się udało. Chociaż ja mam nóż, tym nożem się iść w dziurawie. I już po tobie. Tak więc właśnie tak, drodzy widzowie, dzisiejszego let's playa zakończę tym, że po prostu zabiję tych zombiaków. Mayday! Tu lot 102! Mamy awarię wszystkich silników, wieża. Czy nie słyszysz? No nie. Nie słyszę cię, bo po prostu na północ od miasta leci. Lecą. O, właśnie lecą tam. To jest ten samolot. Tam coś tam. Musimy ich pozabijać. Nie mogę stać. Ta się nam wypięła. Nie wiem, czemu ta się wypięła nieładnie. Wow, ilu was tu jest? Dziewczyny, no nie... Nie rzucajcie się tak na mnie, no. Wiem, że jestem przystojny, ale nie musicie się tak na mnie rzucać. No bez przesady. Jeszcze nie najadłeś się. O, ty już sobie nie płyniesz. Ludzie ci zaklinowali gwoł. Widzicie, czy tam masz taką izolację? O tak, boom headshoty! I mamy przejętą właśnie już wieżę strażnicą. Uwaga, bo on się na nas rzuca! Ten gościu się na nas rzuca. Także pamiętajcie o tym, że jak tu będziecie wchodzić, to ziomuś się na nas rzuci. Już nie mam czym go ukotrupić. Może tym kluczem. Może jeszcze tym kluczem. O, jest nóż!
Jest nóż. Ej, teraz po prostu zakończymy misję, która nam się udała. No i widzicie, to już jest nasze, ta wieża jest nasza. I więc dzisiejszy let's play zakończymy właśnie tym. Tak więc piąteczka, siomeczki, trzymajcie się, piąteczka. 5!